Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na środę. Zmartwychwstanie w Chrystusie. W czwartym rozdziale od 4 do 13, do 5 rozdziału 11 wiersza, Paweł przywołuje nauczania mistrza z Nazaretu. Bibliści znaleźli w tych wersetach więcej niż tuzin stwierdzeń paralelnych do wypowiedzi Jezusa na temat wydarzeń czasów końca, zapisanych w Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza. Ale gdy Paweł mówi o słowie Pana, nawiązuje do wypowiedzi Chrystusa, które nie znalazły się w czterech Ewangeliach, ale zostały zachowane i przekazane nam przez apostoła, podobnie jak jego słowa zapisane w Dziejach Apostolskich 20-35. Przeczytaj 4:15-16. Co według Pawła stanie się podczas powtórnego przyjścia Jezusa? A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, wstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Powtórne przyjście Chrystusa będzie widowiskowym wydarzeniem. Będzie mu towarzyszył głos Archanioła i trąby Bożej. Wszyscy usłyszą i zobaczą to wydarzenie. Jednak w tym fragmencie listu Paweł zwraca szczególną uwagę na kolejność wydarzeń podczas powtórnego przyjścia Pana. Tesaloniczanie z jakiegoś powodu doszli do wniosku, że jeżeli umrą przed powtórnym przyjściem Zbawiciela, poniosą stratę wieczności. Prawdopodobnie wieczne fizyczne odłączenie od tych, którzy żywo doczekają Jego przyjścia. W analizowanych wersetach apostoł zapewnia Tesaloniczan, że żywi wierzący nie wyprzedzą tych, którzy umarli, ani nie będą mieli nad nimi żadnej innej przewagi. Zmarli w Chrystusie powstaną najpierw. Stanie się to, zanim żywi zostaną zabrani na spotkanie Jezusa w powietrze. Sprawiedliwi zostaną wzbudzeni i otrzymają nieśmiertelność wraz z tymi, którzy żywo doczekają przyjścia Pana. Paweł nie naucza tu, że wierzący udadzą się do nieba zaraz po śmierci. Gdyby Paweł uczył Tesaloniczan, że ich zmarli bliscy przyjaciele są już w niebie, dlaczego mieliby się martwić o nich? Dlaczego Paweł nie powiedziałby im tego wprost? Zamiast tego autor listu zapewnia ich, iż przy zmartwychwstaniu spotkają się z tymi, którzy zasnęli. Pomyśl o wszystkim, co wydarzy się podczas powtórnego przyjścia Chrystusa, gdy On przyjdzie z nieba. Wszyscy Go ujrzą, zmarli, sprawiedliwi zostaną powołani do życia, wierni Bogu zostaną obdarzeni nieśmiertelnością i wszyscy razem zostaną zabrani do nieba. Z jednej strony to wszystko wydaje się tak nieprawdopodobne, tak przeciwne zdrowemu rozsądkowi, doświadczeniu i nauce. Z drugiej strony nie możemy w to nie wierzyć. W przeciwnym razie nie mielibyśmy żadnej prawdziwej nadziei. Jeśli możemy zaufać Panu i uwierzyć w coś takiego, to jak mielibyśmy nie ufać Mu w mniejszych sprawach, z którymi się zmagamy? Dziękuję.